Mecz Legii z Ruchem nie wzbudził w stolicy większego zainteresowania. Kiedyś 4000 frekwencja wzbudzała uśmiech politowania, dziś jest to ligowa norma. Goście w pierwszej połowie przeważali, czego efektem oglądany gol Mieczysława Szewczyka. Po przerwie Ruch się bronił, odmieniona Legia walczyła o zmianę rezultatu. Defensywna gra przyjezdnych skończyła się utratą gola. Strzelcem bramki dla wojskowych był Jacek Kacprza. Tuż przed końcem legionista Krzysztof Ratajczak mógł jeszcze zmienić rezultat tego, lecz po jego uderzeniu piłka trafiła w poprzeczkę. W Warszawie po momentami dobrym spotkaniu Legia zremisowała z Ruchem 1-1.